Przepisy od Oli. Wsypujemy cebulę do patelni i smażymy cebulę do złocistego koloru. Teraz bierzemy pomarańczowy patyczek. Teraz marchewkę na taką drobną tarkę. Nie zapominamy o cebulę, żeby nam się nie spaliła. Na jakim oleju składamy? Olej z pestek winogrona. Może być inny. To jak woli. Marchew. Można dodać trochę oleju, bo marchew pochłania olej. Teraz kolej baklażanu. Kroimy też kostkę baklaża. Wsypujemy baklażan. I dokładnie wymieszamy. Jeszcze trochę dodamy oleju. Teraz kroimy w kostkę cukinię. Wsypujemy cukinię do patelni i mieszamy. Dokładnie? Bardzo dokładnie. Pomidor. W kostkę. Pomidory do patelni wrzucamy. I dokładnie? Wymieszamy. Jeszcze dodajemy do tego przepisu 4 ząbki czosnku. Już tutaj są. Wyciskane przez wyciskarkę. Około 15 minut jeszcze musi to się gotować. Teraz od razu można już dodać sól i pieprz i poczekać te 15 minut. Można jeść jak na zimno, tak i na gorąco. Komu jak smakuje. Sól himalajska. Ja dodaję pół łyżki. Później jeszcze spróbuję. Może jeszcze dodam. Może być normalna kamienna? Może być. Ale nie u nas? Ale nie u nas.